to Potterum! Nie, czekaj. Przed wami szyderczy skrót pierwszej części przygód małego czarodzieja, który jednocześnie uczy się magii i aktorstwa. I can't be a wizard. Zanim przejdziemy do sedna, kliknijcie sobie gdzie chcecie, a zaklęcia będą wam już zawsze wychodzić. A teraz zamieszkamy w schowku na miotły. No, God, please, no! Gdzieś na Privet Drive Gandalf po nocy zakrada się na osiedle i kradnie prąd, gdzie czeka już sierściuch ukośnik profesor McGonagall. A po chwili dołącza do nich Hagrid swoim latającym pierdopędem, którym dostarcza magicznego gówniaka i zostawiają go pod dachem jedynych krewnych, jakich ma, żeby ukryć go przed... sami wiecie kim. Przez 10 lat mieszka w apartamencie pod schodami, pełniąc rolę wycieraczki i sługusa Dursleyów, przebrzydłej rodziny Mugoli. W dniu urodzin ich zapyziałego pupilka Dudleya wybierają się do zoo, gdzie Harry odkrywa, że jest wężousty i potrafi w złości znikać szyby na żądanie, a Pyza przy okazji ląduje ryjem za gablotą. Bardzo dobrze. Pewnego dnia przychodzi list, który oczywiście mu odbierają, a gdy okazuje się, że to z Hogwartu, Zgret robi co może, żeby sowy zostawiały tylko awizo i już cieszy Salceson, że w niedzielę nie pracują, po czym przyjmuje na wąsa listowe tsunami. Ale nawet wtedy nie pozwala Haremu dorwać się do wiadomości, gdy już całkiem cukier spada mu do zera, przenosi całą rodzinę na środek oceanu, żeby mieć spokój. Wow. Nie każdy byłby w stanie tyle poświęcić, żeby zdobyć tytuł najgorszego Zgreda roku. Gdy Harry składa sobie życzenia z okazji urodzin, Hagrid nagle wbija z drzwiami i tortem, a po pokazaniu mu treści listu i dorobieniu świńskiego ogona Dudleyowi, stwierdza, że on se go bierze, bo jest czarodziejem, a nie jak tamte mugolskie Janusze, i kolejnego dnia po odwiedzeniu kosmicznej kantyny... sorry, nie ta saga. Po odwiedzeniu magicznego pubu wchodzą na ulicę Pokątną, gdzie w pierwszej kolejności idą do banku i okazuje się, że Harry jest nadziany. Fajnie! Ale okazuje się też, że jedyna różdżka, która do niego pasuje, jest bliźniaczą różdżką gościa, który zaciukał mu starych. A to też trochę mniej fajnie. Po flashbacku wyjaśniającym, kto jest autorem jego kultowej skaryfikacji, Hagrid ściemnia nagle, że Dumbledore go potrzebuje, zostawiając Harry'ego samego na dworcu, który wpada na rodzinę Rudzielców i razem przychodzą na peron 9¾ tajnym przejściem, znajdującym się w samym środku ruchliwego dworca na oczach zwykłych ludzi. Dyskrecja przede wszystkim. W czasie podróży dołącza do niego Ron, który dowiadując się z kim jedzie, robi głupią minę, która będzie mu towarzyszyła przez jakieś 90% sagi, a po chwili zjawia się też Hermiona. Oczywiście głównie po to, żeby się powymądrzać. Are you sure that's a real spell? Well, it's not very good, is it? Of course, I've... Po dotarciu do szkoły, profesor Dumbledore przedstawia pierwszakom podstawowe zasady BHP, takie jak zakaz wstępu do zakazanego lasu i do korytarza na trzecim piętrze, chyba że... Does not wish to die a most painful death. Zapowiada się wesoły semestr! Nadchodzi czas na przydzielenie domów i na pierwszy ogień idzie Hermiona, którą tiara wysyła oczywiście Ha, tego fragmentu nie kojarzę. Ona, jak i Weasley zostają przydzieleni do Gryffindoru, ale gdy nadchodzi kolej Harry'ego... Difficult, very difficult. Where to put you? Not Slytherin. Gryffindor! Oh, już się bałem, że tym razem wyślę go do ślizgonu. Let the feast begin. Wygląda, jakby mogli wyeliminować głód na całym świecie kilkoma zaklęciami, ale... Dla Mugoli... Po uczcie tylko dla magicznej elity, małolaty udają się krętymi schodami do swoich pokoi, gdzie Harry siedzi ze swoją sową, patrząc w okno. Matko, jaka on ma wielkie giry! Może Daniel Radcliffe i Elijah Wood to rzeczywiście jedna osoba? Przebiegły mały hobbit. Snape prawie wyrywa futrynę, wchodząc na lekcję eliksirów i mało nie szcza w gacie, opowiadając, jak ważny to przedmiot, wyraźnie faworyzując tą małą blond mendę, a Harry'ego przepytując ze wszystkiego, czego nie wie. No ewidentnie się na niego uwziął, miałem dokładnie tak samo z każdym nauczycielem od przedszkola. Pewnego dnia nadchodzi poczta, że Harry'ego nikt nie kocha, to czyta sobie gazetę, dowiadując się, że ktoś włamał się do skrytki w banku, z której Hagrid brał jakiś tajemniczy towar. Ale nic nie zostało skradzione, a personel twierdzi, że wcześniej tego dnia skrytka została opróżniona. No to faktycznie, ciężko byłoby coś ukraść z pustej skrytki. Gobliny dobrze gadają. Na pierwszej lekcji latania Ron, jak na Rudego przystało, przyjmuje mietłę na twarz. Oh,
Shut up, Harry. A Neville nie może swojej opanować niczym skutera ze zblokowaną manetką i po odbijaniu się od ścian i upadku z wysokości ledwo uchodzi z życiem. Na koniec roku powinni podawać, jaki procent studentów w ogóle przeżył, zanim podadzą, ilu zdało do kolejnej klasy. Gdy nauczycielka zanosi jego zwłoki do higienistki, blondas bezczelnie podbiera mu przypominajkę i wbrew zakazom używa miotły, podpuszczając Harry'ego, który niczym dobry Azor aportuje własność Neville'a na oczach McGonagall, a ta za karę przedstawia go kapitanowi drużyny Quidditcha jako nowego szukającego, robiąc z niego jeszcze większą gwiazdę w szkole. Nie takiej puenty się spodziewałem. Wracając do pokojów, zakręcone schody prowadzą ich na zakazane trzecie piętro, gdzie uciekając przed kotem Filcha trafiają na zamknięte drzwi, ale Hermiona oczywiście zna odpowiednie zaklęcie. Alohomora! A za nimi znajdują trójgłowego psa, przed którym ledwo uciekają, po czym Mundrala stwierdza, że jako jedyna zauważyła pod nim zapadnie, więc musi czegoś strzec. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Was expelled. Tylko prymuska mogła coś takiego powiedzieć. Masz szczęście, że jesteś taka słodka. Po kolejnym wymądrzaniu się na lekcji zaklęci uroków, it's Leviosa, not Leviosa. Ron obgaduje ją za plecami, ale niestety za swoimi i wszystko słyszy, po czym nie zjawia się na imprezie halloweenowej, podobno siedząc cały dzień na dwójce. Więc gdy turbanogłowy wpada z informacją, że w zamku szaleje troll, Harry i Ron biegną ją uprzedzić, ale bydlak już tam jest i wymachuje swoją maczugą, a gdy łapie Harry'ego, Rudy upuszcza mu ją na łeb i bestia pada na ryj, ale po wyjęciu ogilanej różdżki z kinola pojawiają się nauczyciele gotowi ukarać chłopaków. Jednak Hermiona przyjmuje wszystko na siebie, a Harry i Ron dostają w nagrodę po 5 punktów. Super! Ciekawe, ile szkoła zapłaci grzywny za narażanie swoich uczniów na śmierć co 3 minuty. Nadchodzi pierwszy mecz w sezonie ekstraklasy Quidditcha, przed którym Harry dostaje w prezencie Nimbusa 2000. Ciekawe, czy pachnie jak wnętrze nowego samochodu, który w czasie gry zostaje opętany, a Hermiona zauważa, że Snape właśnie coś czary maruje, więc podpala mu kieckę, a Harry odzyskuje kontrolę, po czym zdobywa znicz i mimo przewagi punktowej ślizgonów Gryffindor zwycięża! Jej! Ta gra jest bez sensu! Hagrid wygaduje się, że jego puszek chroni czegoś, co ma związek z niejakim Nikolasem Flamelem, więc Harry po otrzymaniu peleryny niewidki pod chojaka zakrada się do zakazanej sekcji biblioteki zrobić research, ale znajduje tylko książkę nieszanującą ciszy, więc bierze się za to Hermiona i okazuje się, że Nikolas Flamel to alchemik, a pieseł strzeże jego kamienia filozoficznego. Kamień filozoficzny? Gdzieś już to słyszałem. Tytuł filmu! Idą do Hagrida zajętego swoim jajem, z którego wykluwa się małe Drakarys. Po czym brodacz potwierdza ich teorię, ale okazuje się, że ta mała menda ich śledzi i nim się oglądają, trafiają już na dywanik, tracąc za karę po 50 punktów. Aż 50? A ile to właściwie jest, bo nie mam żadnego punktu odniesienia. Cała czwórka łącznie z Malfoyem dostaje szlaban i Filch prowadzi ich z powrotem do Hagrida, któremu za karę mają pomóc w zakazanym lesie. Kto tu zatrudnił tego psychopatę? Po wejściu do lasu trafiają na srebrną krew jednorożca, który musiał zostać poważnie zraniony. A chwilę później Harry i Malfoy trafiają na zakapturzoną postać, która popija ją prosto z jednorożca niczym piña coladę. Na widok czego Malfoy oczywiście puszcza kleksa i zwiewa, a gdy do Harry'ego postać zaczyna się zbliżać, nagle wpada koniozaur Firenzo i ją odgania. Po czym wyjaśnia mu, że był to nikt inny jak sam Voldy i to właśnie on czai się na kamień fizjologiczny, który może przywrócić mu życie. A później po połączeniu kilku kropek i w przekonaniu, że Snape chce dla niego wykraść kamień, ruszają nocą do puszka, ale na ich drodze staje Neville, próbując ich powstrzymać. Petrificus Totalus. Fajni koledzy, wstrząs mózgu minimum, o ile w ogóle się obudzi. Okazuje się, że pieseła już ktoś uśpił muzyką, ale po odsunięciu mu łapy obślinia Rona i ledwo wskakują na dół, gdzie po uwolnieniu się z diabelskich sideł i upolowaniu odpowiedniego klucza wśród klucza latających kluczy, tak, rozgrywają długą partię szachów, na koniec której Ron się poświęca, aby mogli wygrać i zostaje ranny, więc Hermiona przy nim zostaje, a Harry idzie dalej sam i spotyka profesora Quirrella. Tom, tom, tom! Sorry.
To on, a nie Snape, za wszystkim stał, a za nim stał Voldy, konkretnie na jego głowie, który namawia Harry'ego do przejścia na ciemną stronę mocy i zawładnięcia wspólnie galaktyką. Ale odmawia, więc każe go zabić. Jednak dotyk Harry'ego zamienia go w popiół, z którego powstaje duch Voldy'ego i ucieka. A Harry budzi się cały i zdrowy jako bohater i odwiedza go Dumbledore, tłumacząc, że zdecydowali o zniszczeniu kamienia. A Quirrell został skremowany przez ślad miłości, jaki mama Harry'ego zostawiła w jego sercu. Wcale mnie to nie wzrusza, okej? Podczas uczty pożegnalnej dyrektor przedstawia wyniki Pucharu Domów i Gryffindor zajmuje ostatnie miejsce, ale później przyznaje jeszcze 50 punktów dla Hermiony za umiejętność logicznego myślenia, 50 punktów dla Rona za najlepsze rozegranie partii szachów w Hogwarcie, 60 punktów dla Harry'ego za odwagę i 10 punktów dla Neville'a za wierność przyjaciołom, dzięki czemu dom Gryffindor zwycięża! Rok szkolny się kończy i wszyscy zbierają się do pociągu, a Hagrid podpowiada Harremu, że jakby co, to może dorobić Dudley'owi świńskie uszy do kompletu, po czym gówniaki odjeżdżają. Ach, niełatwo zrobić szyderczy skrót totalnego barachu, ale niełatwo też zrobić skrót filmu, który się uwielbia. Po każdym seansie Harry'ego Pottera jest mi trochę smutno. Także dzięki. Kliknijcie sobie gdzie chcecie i niebawem się widzimy. Do zobaczenia.